Możemy jeszcze raz, ja to lubię śpiewać. Wie każdy, kim jest Juanita, że zezna ma, jak się patrzy i zęby krzywe, garbaty nos. Zazwyczaj, muszę powiedzieć, zwłaszcza kiedy śpiewałem piosenki disneyowskie czy z tych największych amerykańskich wytwórni, to jest jednak taka radość obcowania. Nie waham się użyć określenia z arcydziełem. To znaczy, one są po prostu tak świetnie napisane, to tak działa. I jej żebra obwisłe są do... Nie zmieniasz słowa. No bo dzieci słuchają. No piosenki Pamiętaj mnie w Coco naprawdę nie jestem w stanie śpiewać, bo ona tak działa na moje emocje, że myśmy to za którymś razem dopiero się udało zaśpiewać, żebym ja się nie popłakał w czasie śpiewania, co jak wiadomo jest jakimś szczytem amatorstwa. Pamiętaj mnie, papa, chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Więc rzeczywiście, kiedy się do tej machiny ma zaszczyt dostąpić w części polskiego dubbingu, no to jest takie aktorskie jakieś spełnienie marzeń, że bierzemy udział w czymś fantastycznym i niemal idealnym, no bo niektóre z tych filmów, jak chociażby właśnie Coco czy Król Lew, no to są filmy idealne, zwłaszcza w tej warstwie muzycznej, chociaż nie tylko. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary mocno świli. W środku dżungli, potężnej dżungli, lew stary mocno świli. No wszyscy znamy oryginalny film Król Lew i wiemy, czym on dla nas był. Ja, kiedy film miał premierę, byłem już dorosłym człowiekiem, miałem chyba 20 lat czy coś takiego i jako ten 20-latek byłem chyba ze 3 razy na nim w kinie, bo po prostu znowuż, mimo że kreskówka i czy animacja, czy teoretycznie dla dzieci, no to był to film doskonały, właściwie pełny i w warstwie historii i wykonania technicznej animacji, która dla nas wtedy była jakimś nowum, że tam to jest, że te ptaki tam lecą, a tu się zmienia tło, to, że to nie jest takie płaskie, jak to, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez Wilka i Zająca. No więc było to coś. No i ten dubbing oczywiście, który nam zapadł też na dziesięciolecia w pamięć, wychowaliśmy się na nim. No i teraz, kiedy dostałem propozycję udźwiękowania tej nowej wersji filmu, no to z jednej strony ogromna radocha, że mogę sobie zaśpiewać Hakuna Matata, co robiłem całe życie, ale jako słuchacz i widz tego filmu. A teraz mogę to zrobić jako Timon. No, ale jak to być Timonem po tak genialnym wykonaniu Krzyśka Tyńca? Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! A to nie byle dzik! I już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Ja myślę, że powstał po prostu inny film na kanwie tej samej historii, tak? Nie sądzę, żeby miało sens porównywać te dwa filmy na zasadzie, który jest lepszy. No, z legendą się nie konkuruje. Można zrobić jakąś wariację na temat, żeby dzieciaki też zobaczyły coś nowego, ruszające się lwy i gadające, prawdziwe i żeby te piosenki i ta historia przetrwały w kolejnym pokoleniu. Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. Stękasz. Zruszyć się nie można. Wspaniale było wziąć w tym udział, chociaż wciąż powtarzam, że oryginał, z oryginałem się nie dyskutuje, z legendą się nie walczy, można jedynie się jej nisko pokłonić. Jestem zwycięzcą, to wiem. Nie pójdę.
poddam się nigdy, o nie. Pamiętam, jak przyszedłem do studia, to pierwotny pomysł był taki, żebym zaśpiewał po angielsku We Are The Champions razem z Kurczakiem oryginalnym i z jego kłapami. I pamiętam, byłem jedną z tych osób, które namawiały, żebyśmy to jednak przetłumaczyli i powygłupiali się po polsku, że to będzie miało większy sens. Jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, nie dla mnie porażka, bo jestem zwycięzcą. Ta piosenka oczywiście jest bardziej jakimś wygłupem niż wielkim wykonem, wygłupem Kurczaka i tych, którzy go narysowali. Natomiast gdybym ze wszystkich swoich filmów, które dubbingowałem w życiu, miał wybrać jedną scenkę, żeby pokazać, czego się w tym fachu nauczyłem i co znaczy synchronizacja z kłapem, co znaczy wyciąganie z animka tego, co on ma na twarzy, w rękach, w nogach, w pozycji ciała, w układzie usteczek, nawet jak to jest dziób, to bym wybrał tę piosenkę, bo tam po prostu jest takie on robi wolty, tak się zmienia, takie są tam przeskoki dynamiki, sytuacji, jego pozycji, jego emocji, że oddanie tego głosem to było jedno z najtrudniejszych zadań, jakie w życiu miałem, ale nie wstydzę się wykonania tej sceny. Tyle dni gonić nieuchwytne, tyle lat błądzić jak we mgle, tyle chwil patrzeć i nie widzieć nic i mylić się. Ja pamiętam tak wielkie szczęście. Chodziłem z psem na spacery ze słuchawkami, z tą piosenką. Słuchałem jej w kółko i to nie tylko przed nagraniem, kiedy się jej uczyłem. Chodziłem i śpiewałem, ale też kiedy przysłali mi ten plik zmontowany właśnie. I ja byłem tak szczęśliwy, że ja to tak pięknie zaśpiewałem, bo nie miałem pojęcia, że ja tak umiem śpiewać i tu mam vibrato i tu nie fałszuję i tu ładny oddech wzięty. Że chodziłem jak głupi, słuchałem samego siebie, no jak po prostu skończony wariat. Jest to wyzwanie rzeczywiście dla aktorów. Jeszcze raz przypomnę, że nie wszyscy aktorzy są profesjonalnymi piosenkarzami. To jest kilka osób oczywiście, którzy mają głos i słuch, jak głos jak dzwon i słuch absolutny. Natomiast dla większości z nas, nawet tych, którzy czysto czasami coś potrafią zaśpiewać, piosenka jest wyzwaniem i oznacza bardzo, bardzo intensywną pracę. Może gdybym dał jej czas, gdybym został razem z nią, może cała rzecz by wyszła, lecz skąd pewność mamy mieć? Oprócz filmu Disney pokusił się o serial, który zmienili technikę animowania. Bardziej to wszystko jest tam uproszczone i umowne, ale przez to mi się też podobało, bo było momentami bardzo kabaretowe i zwariowane, pełne poczucia humoru. No i też było kilka piosenek. Oczywiście serial, w dubbingu pracuje się przy serialu trochę inaczej, dużo szybciej. Akurat nad piosenkami trzeba znowuż troszkę posiedzieć. Ale też jak brałem udział w tej zabawie, którą przed chwilą zaproponowałaś i
przypominałem sobie piosenki, które niektóre z nich śpiewałem przecież 10 czy kilkanaście lat temu, to te z filmów fabularnych pamiętam dość dobrze, czasami nawet co do oddechu i grymasu mojego animka, pod którego podkładam głos. W serialu pracuje się dużo szybciej. Niektóre rzeczy robi się prawie awista, jeśli chodzi o dubbing. Nad piosenkami troszkę może dłużej się siedzi, ale to nie są też aż takie godziny, jak w przypadku tych wielkich fabuł. Więc i pamięć trochę szwankuje po latach. Obok wioski, zacisznej wioski, lecz stary mocno śpi. Wee, 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 wee.